Jest nasza lokomotywa parowa Jacobite Steam Train. Widzieliście kiedyś jeżdżący fotel? Fotel na kółkach? Jeżeli nie, no to zobaczcie to. Harley. No mega, mega. Mi się bardzo podobają. Witam Was w kolejnym dniu. To jest kolejny dniu, dzień z tego weekendu. Z weekendu wypadowego na północ Szkocji, że tak nazwę to. No wczoraj starałem się Wam pokazać tą dziką Szkocję, tą prawdziwą Szkocję, gdzie rzadko kiedy spotyka się turystów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejsca, no też jesteśmy na północy Szkocji, tak naprawdę jakieś 200 km od tego miejsca, w którym byliśmy wczoraj. No może trochę więcej, no ale dzisiaj już jesteśmy w bardziej znanym miejscu, myślę, że w miejscu znanym na całym świecie. A więc no jesteśmy dzisiaj w Loch Ness. No dokładnie w tym Loch Ness. Dobrze Wam się kojarzy. Zaczynamy naszą przygodę w Loch Ness od tak naprawdę początku jeziora, no ale ciężko mówić o początku jeziora, bo znowu ludzie z drugiej części jeziora, czyli z drugiego końca jeziora mogą mówić, że to jest ich początek. No mniejsza z tym, nie zagłębiajmy się w taką filozofię. W każdym razie jesteśmy w Fort Augustus, czyli początek jeziora, patrząc ze strony Edynburga. Tutaj się zaczynają też różne takie tripy po jeziorach Loch Ness. Można sobie wynająć łódkę, czy coś w rodzaju takiego małego stateczku, zapłacić sobie i płynąć po jeziorze i podziwiać okoliczne krajobrazy. Oczywiście wypatrując Nessie. Oczywiście, żeby nie było, ja wierzę w istnienie Nessie, dlatego jesteśmy tutaj właśnie nad Loch Ness i no, znajdziemy, na pewno znajdziemy. Zobaczycie zresztą na filmie. No a właśnie tutaj są te łódki różne, te małe stateczki, jachty. Tak, dokładnie, jachty. No, stąd można sobie wynająć jakiś jacht albo ten statek i zrobić sobie taki kurs po jeziorze Loch Ness. Szczerze mówiąc, my tego nie będziemy robić, bo my mamy taką wycieczkę objazdową, więc jesteśmy tu na chwilę, jedziemy później dalej. No bo generalnie to jest legenda, no i taką opcję się przyjmuje. Ja też osobiście na dzień dzisiejszy taką opcję przyjmuję, ponieważ no nic tutaj, nie ma tutaj żadnych dowodów, aby istniał tu jakiś, nie wiem, zaginiony gatunek. Jesteśmy teraz w prywatnym ogrodzie jakiegoś jegomościa, a tam, widzicie, jest jakiś zameczek i to jest prawdopodobnie jego rezydencja, z tego co udało nam się wyczytać. Prywatny ogród, ale jednocześnie był tam dopisek, że otwarty dla publiczności. Napiszcie w komentarzu, czy mieszkalibyście w takim zameczku. Ja wiem, że gdzieniegdzie można znaleźć ładniejsze, bardziej okazałe. No ale ten taki w typowo szkockim stylu, zacny w swoim wyglądzie, no powiem Wam, że ja bym mógł zamieszkać przynajmniej na parę dni, nawet w tej wieży tam. No i faktycznie ten zameczek, nazwijmy to zameczkiem, to co widzicie za mną, to faktycznie jest w prywatnych rękach, tylko został z tego stworzony jakiś prywatny klub dla, powiedzmy, zamożnych ludzi, dla majętnych ludzi. No mówiąc tak delikatnie, z tego co udało mi się tam wyczytać, jest to klub o charakterze, powiedzmy, takim biznesowo-towarzyskim dla majętnych tego kraju. Fajne miejsce, ładny zameczek. Także jeżeli pojawi Wam się więcej zer na koncie, to możecie po prostu tutaj zapisać się do tego klubu.
Dla osób, które lubią film o Harrym Potterze, no to szczerze polecam zostać jeszcze parę minut ze mną. Teraz pojedziemy właśnie w tamtym kierunku, w miejscu, w którym, no między innymi w tym miejscu kręcono film o Harrym Potterze, a konkretnie pojedziemy zobaczyć ten słynny wiadukt. Nie wiem, czy to dobrze wypowiem, ponieważ nie znam Gaelica. Glenfinnan wiadukt, bodajże tak się mówi. No właśnie ten słynny wiadukt, po którym ten pociąg jechał. Ja nie jestem fanem Harry'ego Pottera, ale no chcąc zobaczyć, gdzie był kręcony ten film, to musiałem coś niecoś o tym filmie się dowiedzieć. No i dlatego też obejrzałem tam troszkę tego filmu. Także zapraszam ze mną. Dla fanów będzie to, myślę, gratka. Zobaczycie to z punktu widzenia już nie z planu filmowego, tylko zobaczycie zdjęcia zrobione prywatnym telefonem przez prywatnego youtubera. Justyna nie wie, że jest nagrywana. Czekam właśnie, aż powie coś głupiego. Aż w topę zrobi jakąś. Nie będę tego wycinał. No bardzo grube drzewo, no. Film tego nie oddaje pewnie, ale Kacperku, możesz sobie stanąć koło tego drzewa? Właśnie poprosiłem Kacperka, żeby był punkt odniesienia, jak grube to drzewo jest. Zobaczcie, teraz widać. Chłopak ma 160 cm wzrostu, więc no jest taki dość jak na nastolatka, dość szeroki w barkach. Naprawdę grube drzewo. To naprawdę super. Widzieliście kiedyś jeżdżący fotel? Fotel na kółkach? Jeżeli nie, no to zobaczcie to. Ma nawet wmontowane głośniki. Harley. No mega, mega. Mi się bardzo podobają. Dotarliśmy do naszego następnego miejsca, punktu widokowego na Glenfinnan wiadukt. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Jeżeli wiecie, jak się wymawia prawidłowo, to dajcie znać w komentarzu. W każdym razie ja mówię Glenfinnan wiadukt. No, chodzi o ten wiadukt, o którym wspomniałem wcześniej, no, związany z Harrym Potterem. No, tutaj były skręcone sceny do filmów Harry'ego Pottera, jak się dowiedziałem. No, więc no, zobaczmy na żywo, jak to wygląda. I dotarliśmy tu, gdzie chcieliśmy dotrzeć. No między innymi tutaj kręcono Harry'ego Pottera. Podobno wielokrotnie tutaj kręcono zdjęcia. Ja tak jak mówiłem, ja nie jestem fanem Harry'ego Pottera, ale osoby, które są fanami, to pewnie są w stanie więcej na ten temat powiedzieć. No tego jestem pewien, że tutaj wiele scen kręcono. Chciałem zobaczyć ten most. Nie tylko dlatego, ale i tak jesteśmy w okolicy. Więc mam nadzieję, że niektórzy z Was, którzy mnie oglądają, lubią też Harry'ego Pottera, więc macie okazję zobaczyć inne ujęcie niż to filmowe. Ja nie jestem znawcą ani fanem filmu o Harrym Potterze, tak już wspominałem, ale ten most wkomponowany w tą scenerię, w tą przyrodę, to naprawdę daje radę i naprawdę nie żałuję, że tu przyjechaliśmy. Nawet gdybyśmy tu celowo, dokładnie w to miejsce przyjechali, to naprawdę nie ma czego żałować. No zresztą ja generalnie nigdy nie żałujemy podróży, no bo podróżowanie w sumie polega na tym, że no, że widzisz lepsze i gorsze rzeczy, ale wszystkie są warte uwagi. Tak jest przynajmniej moje zdanie. A jakie jest Wasze zdanie? Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek podróżować gdzieś wiele godzin, a może nawet wiele dni i później powiedzieć, że jesteście rozczarowani, że żałujecie? No dobra, no będę szczerze, mi się też tak zdarzało, ale to przeważnie zdarza się, jak jadę takie mega turystyczne miejsca opisywane w przewodnikach, więc czasami przekonuję się, że to tylko marketing. Ja wiem, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest mega turystyczne, bo naprawdę ściąga tutaj bardzo dużo ludzi, ale to jest jedno z tych miejsc, które nie jest przereklamowane i mimo wszystko, że jest tutaj doskonały marketing, to ten marketing tutaj w tym przypadku konkretnym oddaje prawdę. Spróbujemy przejść. No, tu jest płytko, są kamienie. No myślę, że jak ściągniemy buty, będzie bezpiecznie. Chodź, przejdziesz. Nie jest tak źle. Nie, te kamienie nie są śliskie, jest tutaj bardzo płytko. Damy radę.
To będziesz mokra. Stare boisko futbolowe, ale oldschoolowa bramka. Ciekawe, ile ma lat. Jak myślicie, ten pociąg Harry'ego Pottera właśnie będzie przejeżdżał niedługo przez ten wiadukt i powiem wam, że mamy fuksa. Tak naprawdę bardzo nam się poszczęściło, ponieważ on przejeżdża między godziną 15.15 a 15.30. Jest akurat 15.17 dokładnie w tym momencie. I naprawdę możecie wierzyć, nie wierzyć, ale naprawdę przyjechaliśmy tu przypadkowo na tą godzinę, ponieważ wcześniej nie sprawdziłem, o której ten pociąg przekracza ten wiadukt, jedzie po tym wiadukcie, a tak naprawdę chyba się zatrzymuje nawet na wiadukcie na jakiś czas, więc no po prostu zupełnie w ślepo tu przyjechaliśmy i trafiliśmy na tą godzinę, kiedy przejeżdża. Ja wiem, że to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, o którym tutaj, którym należy się bardzo podniecać, ale w związku z tym, że jest to pociąg starego typu, jest to lokomotywa parowa tak naprawdę. On tutaj się nazywa Jacobite Steam Train. Także jeżeli będziecie w Szkocji, będziecie szukać no, możliwości przejechania się tą kolejką, bo jak najbardziej się można oczywiście przejechać. I ta kolejka wyrusza z Fort William, czyli jakieś... Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jakieś 20-30 km stąd jest start tej kolejki. Ona później gdzieś tam zakręca, robi kółko, wraca. No, w każdym razie wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie na takim starym wiadukcie. Pojawia się parowa kolejka sprzed wieków, więc widok jest na pewno fajny, co zresztą możecie zobaczyć teraz. Udało nam się, dla nas to jest taka po prostu niespodzianka, taka nagroda może za wytrwałość, że tyle mil przejechaliśmy. Nie jechaliśmy tu celowo, a udało nam się to zobaczyć. Coś, na co ludzie tutaj czekają nieraz no, godzinami. Przyjeżdżają tutaj, czekają tu 2-3 godziny wcześniej, a my trafiliśmy po prostu tak na styk. Także no, jak pamiętacie film Harry'ego Pottera, no to możecie teraz sobie porównać, jak wyglądają zdjęcia robione przez profesjonalistów, a zdjęcia robione przez youtubera amatora. Znaczy, no nie to, żebym ja robił lepsze zdjęcia, to nie o to mi chodziło, tylko ja robię, powiedzmy, naturalne zdjęcia, naturalne filmy, nieretuszowane. No, także zapraszam was teraz jeszcze w dalszą podróż. Mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że wytrwacie do końca, a jeżeli wam się podoba, to bardzo was proszę o jakiś komentarz, lajka, udostępnianie tego filmu. Ja tu na swoim kanale, jak zauważyliście, staram się pokazywać Szkocję tak no, mega szczegółowo. To jest, nie będę tutaj skromny, ale to jest jedyny polski kanał na polskim YouTubie, gdzie, no, gdzie Szkocja jest pokazywana dosłownie milimetr po milimetrze. Także proszę was, udostępniajcie, dotrzyjmy z tymi filmami, z tą wiedzą do większej ilości ludzi, którzy szukają być może inspiracji podróżniczych, byli już w tym czy w tamtym miejscu, a nie byli na przykład w Szkocji, albo byli w Szkocji, ale nie byli jeszcze w wielu miejscach Szkocji. Także, no, także bardzo was proszę o wsparcie poprzez lajka i udostępnianie.
zrobię sobie teraz taką autoreklamę. Słuchajcie, jeżeli poszukujecie filmów o Szkocji, jeżeli poszukujecie miejsc, gdzie chcielibyście zostać zainspirowani przepiękną przyrodą, dziką przyrodą, jakimiś tradycjami, ciekawymi zabytkami, to naprawdę polecam wam mój kanał. Ten kanał się rozwija. Ten kanał, tak jak wspomniałem, pokazuje Szkocję milimetr po milimetrze. W dalszych, że tak powiem, tygodniach i miesiącach zobaczymy wyspy szkockie, wyspy, na których nieraz nikt nie żyje, a my tam pojedziemy, będziemy spać pod namiotem, zobaczymy jeszcze dokładniej północne wybrzeże Szkocji, pokażę wam szkockie zamczyska, opuszczone domy, nawiedzone miejsca, nawiedzone cmentarze, także no będzie tutaj co robić, będzie tutaj co oglądać. Serdecznie was zapraszam i tak jak mówię, proszę was o wsparcie poprzez lajka, poprzez subskrypcję, poprzez udostępnianie. Chciałbym, żebyście byli częścią, współtwórcami tego kanału, także też bardzo chętnie czekam na wasze opinie, na wasze propozycje. Jeżeli byliście gdzieś tutaj w Szkocji czy w Wielkiej Brytanii, w jakimś miejscu, którego ja wam nie pokazałem, to dajcie znać, ja chętnie odwiedzę i nakręcę specjalnie dla was stamtąd reportaż. No i niestety chodzenie po kamieniach skończyło się wpadnięciem do wody, no. Ale to nic, no, to nie jest problem. Gorzej by było, jakby była noga złamana. Też padłeś, Kacperku, co? Ale okej, może ściągniesz sobie buty i pójdziemy na boso.